Właśnie jesteśmy teraz, moi drodzy, przed Sądem Okręgowym i czekamy na inscenizację sceny sądowej. Mam nadzieję, że jak już będę w środku, uda mi się coś nagrać. Byliśmy na inscenizacji sceny sądowej, historycznej, która dotyczyła podrabiania pieniędzy. Było całkiem ciekawie. Rok starszy od nas przedstawiał tą inscenizację sądową. Naprawdę bardzo fajnie przyłożyli się do tego, dobrze im to poszło, dobrze odegrali tę scenę. My teraz mamy jeszcze troszeczkę czasu i musimy zdążyć na wykład z prawa bankowego. Właśnie już dotarłam na uczelni i teraz będę miała wykład z prawa bankowego. Wieczorem może jeszcze zajdę do Tesco na jakieś zakupy. Ja właśnie, moi drodzy, jestem już po zajęciach. Jest godzina dokładnie 18. Wykładowca skończył z nami tak 20 minut wcześniej, dlatego jestem troszkę wcześniej pod domem już. Ale jak widzicie, studia prawnicze są dosyć pracochłonne. Zajęcia są, trwają dosyć długo. Tak jak dzisiaj, zajęcia zaczynają się o 9.30, kończą się o 18.00. Jest to troszeczkę męczące, przez to też po prostu mam mniej czasu na nagrywanie na YouTube. I teraz idziemy na zakupy z moim ukochanym mężem, który się chowa. Mam zamiar sobie kupić ładne kapcie i jakieś skarpetki. My wróciliśmy z zakupów i właśnie teraz uczę się prawa cywilnego. I mój mąż zrobił mi takiego pięknego szejka z truskawkami, winogronami i mlekiem kokosowym. Dzisiaj zaczynam kolejny dzień kręcenia naszego vloga. Dzisiaj pogoda jest bardzo brzydka, jest ponuro, właśnie jestem w aucie. I będziemy teraz z moją mamą i z Miłoszem jechać do Auchan zrobić jakieś zakupy. Więc zostańcie z nami, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mi się uda pokazać to, co kupiłam wczoraj. A kupiłam sporo fajnych rzeczy, więc jak wrócę do domu, to postaram się to szybciutko nagrać. Już jesteśmy po zakupach i idziemy do samochodu. Ja już jestem w domu, więc szybciutko pokażę Wam, co kupiłam na wczorajszych zakupach z moim mężem. Wczoraj w Tesco udało mi się kupić takie kapcie, jak mogliście już zobaczyć na nagraniu. Kupiłam sobie także taką paczkę skarpetek, też w Tesco. Natomiast w Biedronce udało mi się kupić takie śliczne rajstopki czarne w takie białe, biało-szare kropeczki. Jeszcze w Biedronce udało mi się kupić taki fajny kubek termiczny. Na pewno przyda mi się na uczelnię, ponieważ lubię sobie w nich robić kawę lub herbatę. Także w Biedronce udało mi się kupić z serii Herbal Care szampon, szałwia z miętą i olejek regenerujący jojoba. Także Miłosz wybrał taką maseczkę węglową z Mariona. Jeszcze udało nam się wstąpić do Rossmana i kupiłam suchy szampon do włosów o zapachu floral. Na dzisiaj to wszystko. W Auchan kupiliśmy także wiele produktów spożywczych. Kupiliśmy garczki na indukcję, ale już nie będę ich pokazywać we vlogu. Teraz idę do kuchni na pyszny sernik, który zrobiła moja mama, więc trzymajcie się cieplutko.